Czwartkowe karaoke tak spodobały się uczestnikom, że organizatorzy postanowili bardziej urozmaicić zabawę, zmieniając formułę i wprowadzając nutkę rywalizacji. Teraz jest to turniej karaoke o puchar browaru zamkowego Cieszyn. Eliminacje i ćwierćfinały już za uczestnikami. W miniony czwartek odbył się pierwszy półfinał. Mimo iż jest to turniej karaoke, to można mówić o rywalizacji na wysokim poziomie. Poziom się okazało w ogóle, że przerasta chyba wszelkie oczekiwania. To jest taki talent show, cieszyński talent show i nawet nie powiem, że mały talent show, ale naprawdę duży. Już nie mówiąc, że przyjeżdżają ludzie z Katowic, z Tychów, z Orzesza, skąd tam jeszcze, z Bielska i z okolicznych wsi czy tam mniejszych miasteczek. No i poziom jest niesamowity. Naprawdę jest to talent show, zresztą już kilka ludzi, mimo że dopiero mamy półfinał i teraz dopiero naprawdę sami zobaczycie, co się będzie działo. Chociaż już ćwierćfinały naprawdę były mocne i już ludzie tutaj, te talenty nie marnują się, ponieważ już przychodzą ludzie, które te talenty pozyskują. Już można na przykład zobaczyć Wiktorię, półfinalistkę, która będzie za tydzień w Projekcie Z, gdzie będzie zakładać swój zespół. Chodzą ludzie, pytają, bo słyszeli, że jest duży poziom i czy można przyjść, zobaczyć jakiegoś wokalistę do zespołu, wyhaczyć, że się tak wyrażę, więc poziom jest tak, no co najmniej. Mówią, że wszyscy półfinaliści mówią, że trafili do grupy śmierci. Taki jest poziom. O. Na mistrza karaoke czeka nagroda pieniężna. Jednak nie to jest najważniejsze. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę i wspólne śpiewanie. No, każdy lubi śpiewać tak samo. Każdy lubi przyjść, siąść, porozmawiać ze znajomymi, spotkać się nie tylko na tym fejsie. Na szczęście wychodzą z domów, spotykają się, zawiązują tu się super przyjaźnie. Ludzie, którzy przychodzili na początku sami, potem w jakichś grupkach, nagle w zasadzie wszyscy się znamy, wszyscy są moimi znajomymi, nawet śpiewający. Dlatego cieszę się, że nie jestem w jury, że tego nie oceniam. Staram się każdy, żeby brzmiał jak najlepiej. Jury samo zadecyduje, kto śpiewa najlepiej, a ja wszystkim trzymam kciuki. Już wiadomo, że będą kolejne edycje turnieju karaoke. Już mogę powiedzieć oficjalnie, że będą, tak, wszyscy chcą browar. Bardzo bym chciał, żeby dalej to było. Są kolejni sponsorzy, sami się pchają, żeby zafundować nagrodę, więc na pewno będzie. Póki co organizatorzy zapraszają na wielki finał tej edycji. Zapraszam wszystkich na finał. Czwartek, 13 grudnia o 20 w browarze zamkowym Cieszyn. Przyjdźcie wszyscy, bez względu na to, jaką muzykę lubicie, czy nawet śpiewać. Słuchajcie, przyjdźcie, zobaczcie, jaka tu jest fajna atmosfera, jak fajnie ludzie się bawią, którzy śpiewają wspólnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.